zawodnicy pierwszego zespołu i teraz chciałbym, żebyśmy wszyscy ich powitali gromkimi brawami. Jest tutaj z nami. Jest tutaj. A za chwilę będzie czas na wymianę doświadczeń piłkarskich. Może tutaj nasi Mikołajowie nam pokażą. Pamiętam ze swoich czasów takie spotkanie, nie było ogólnie organizowanych za często takich akcji, ale jak już się gdzieś tam spotykało zawodnika z pierwszej drużyny, czy kogoś, który naprawdę w tym klubie jest osobą rozpoznawalną, trenera, więc trenera czy zawodnika, to na pewno to był taki bodziec ku temu, żeby naprawdę jeszcze ciężej trenować, jeszcze bardziej do tych treningów się przykładać, no bo ta nagroda, ten cel, do którego się dąży, jest taki namacalny po prostu. To się to widzi, to się z tymi zawodnikami, z tymi piłkarzami po prostu może nie na co dzień obcuje, ale ma się od czasu do czasu okazję z nimi się spotkać i spędzić kilka chwil. Uwaga! Jak masz na imię? Nazywam się Kuba. Kuba, powiedz mi, jak miłe zaskoczenie, kiedy zobaczyłeś tych czterech piłkarzy pierwszego zespołu Śląska Wrocław? No, ucieszyłem się, bo za często się takich nie widzi. Piłkarze też obdarowali was prezentami, prawda? Tak. A co takiego dostaliście? Dostaliśmy Śląska torby śniadaniowe, ich karty z autografami i tam słodycze. Strzelałeś też karnego dla bramkarza Śląska Wrocław, Jakuba Wrąbela. Udało ci się trafić? Nie udało się.